Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Myślę, że każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, że poprzez swoją postawę i zachowanie wpływa na nawyki żywieniowe swoich dzieci. Ale paradoksalnie okazuje się, że dzieci mogą również wpływać na nawyki żywieniowe swoich rodziców. Tak jest, dokładnie. Dzieci mogą i jak najbardziej wpływają na nawyki żywieniowe i na zmianę prozdrowotnych zachowań rodziców. I tak jak Pan powiedział, rodzice myślą, że to oni mają wpływ i oczywiście jak najbardziej. Rodzice kształtują nawyki żywieniowe swoich dzieci. Natomiast dzieci jak najbardziej wpływają na te nawyki żywieniowe i w ogóle na aktywność fizyczną swoich rodziców. Dzieje się to tak naprawdę od samego początku, a więc już w momencie, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, zaczyna dbać o siebie, zaczyna przywiązywać wagę do tego, co spożywa, zaczyna przywiązywać wagę do swojej aktywności fizycznej i nawet wtedy, kiedy tego nie robiła wcześniej, właśnie ten fakt, że zachodzi w ciążę i nosi w sobie dziecko, powoduje, że zaczyna się zdrowo odżywiać. To jest taki aspekt zupełnie taki podświadomy. Natomiast dzieci też i świadomie potrafią edukować, są wspaniałymi edukatorami, przynoszą pewną określoną wiedzę i z przedszkola, i ze szkoły i my, rodzice, jak najbardziej powinniśmy korzystać z tego. No właśnie, czyli tak Pani powiedziała, już samo pojawienie się dziecka w rodzinie jest takim pierwszym jakby bodźcem, który wpływa nawet czasami podświadomie na te nawyki żywieniowe rodziców, a potem już dzieci świadomie to robią. No i czego się możemy od przedszkolaka na przykład nauczyć? Przedszkole jest to takie miejsce konfrontacji takiej pierwszej dziecka ze środowiskiem zewnętrznym, czyli dziecko konfrontuje swoje nawyki, które nabyło już w domu, prawda, bo ma już 3 lata, więc już dużo, dużo wie i te nawyki są już jakoś wykształcone. Przenosi je do przedszkola i odwrotnie, czyli to, co nauczyło się w przedszkolu, przenosi do domu. No i tutaj faktycznie jest to wspaniały moment dla rodzica, gdzie rodzic powinien czerpać z tego potencjału, które dziecko przynosi do domu. Dziecko na przykład uczy się, że ryba jest zdrowa, albo na przykład, że należy spożywać warzywa i owoce 5 razy dziennie, prawda? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale czy aby na pewno we wszystkich przedszkolach są takie zdrowe nawyki promowane w Polsce? Wydaje mi się, że na pewno w większości jednak przedszkole jest takim miejscem edukacji i na pewno no, kadra, która tam jest, jednak kształtuje przynajmniej teoretycznie te nawyki. Natomiast my na pewno w domu możemy przełożyć tą teorię na praktykę. Także przedszkolak bardzo dużo uczy swoich rodziców. Poza tym dzieci mają wspaniałą wyobraźnię i nawet rysując, robiąc proste rzeczy, przynosząc do domu swoje prace, chociażby plastyczne, ze wspaniałymi pomysłami, warto na przykład wziąć taką pracę, powiesić ją w kuchni, prawda, i dajemy wtedy dziecku taki prosty sygnał, że no my wspieramy to, co ono robi. To przejdźmy w takim razie o poziom wyżej, do szkoły. Czego się możemy nauczyć, czego rodzice mogą się nauczyć od dziecka w wieku szkolnym? Od dziecka w wieku szkolnym przede wszystkim możemy się nauczyć tego, że szkoła jest takim środowiskiem bardzo dobrym do kształtowania takich prawidłowych nawyków. I tutaj no, rodzic powinien być już bardziej aktywny. Szkoła jest takim przyjaznym miejscem tej edukacji żywieniowej. I oprócz tego, że oczywiście są organizowane w szkole różne pogadanki, prelekcje, gdzie my możemy korzystać, jest również teraz forma taka elektroniczna. Wiadomo, że rodzice nie mają za dużo czasu, żeby być fizycznie w szkole, ale mogą sobie skorzystać chociażby ze stron internetowych szkoły. To jest taka pierwsza sprawa. A druga sprawa, w szkole organizowane są festyny, dni zdrowego żywienia. To są oczywiście, rodzice mogą powiedzieć, że nie mają czasu, że no wymaga to pewnego przeorganizowania dnia, ale weźmy też pod uwagę, że takie imprezy są najczęściej albo tradycją szkoły, albo są wpisane w kalendarz i my spokojnie we wrześniu możemy się dowiedzieć, co się będzie działo w grudniu, ewentualnie w czerwcu.
I ja tutaj apeluję do rodziców, korzystajmy z takich form, dlatego że dajemy dziecku też taki nasz przekaz, że my akceptujemy różne formy tej aktywności prozdrowotnej i akceptujemy też to, co dziecko robi w szkole. To jest bardzo ważne. Także no ten szkolniak też nas może dużo nauczyć. I czerpmy z tej wiedzy i bądźmy razem z dzieckiem w szkole. To nie tyle szkolniak może nas nauczyć, co szkoła, która uczy nie tylko dzisiaj dzieci, ale również rodziców. I tutaj chciałbym poprosić Panią o parę zdań jakby refleksji, też informacji, jak przebiegała edukacja rodziców i uczniów w projekcie szwajcarsko-polskim Zachowaj Równowagę, który Instytut Żywności i Żywienia realizował. Tak, jednym z kryteriów naszego programu była właśnie edukacja rodzica. Ponieważ szkoła jest takim miejscem tej dobrej edukacji, tak jak już powiedziałam, jednym z kryteriów było to, że szkoła powinna edukować rodzica. Oczywiście te formy są bardzo różne, tak? A więc właśnie organizowanie jakichś prelekcji, jakichś pogadanek, wciąganie rodzica w tą aktywność żywieniową, tak? A więc czy na stronach internetowych szkoły, czy właśnie jakieś wspólne rajdy, festyny, dni zdrowego żywienia, wspólne gotowanie i faktycznie placówki, które brały udział w naszym programie, wykazywały się bardzo dużą kreatywnością i wciągały rodzica od takiej podstawowej edukacji, czyli każdy rodzic otrzymywał broszurę, gdzie krótko, zwięźle miał napisane, jak dziecko powinno się odżywiać w wieku szkolnym, po taką aktywność już prozdrowotną, czynną, związaną również z aktywnością fizyczną. A jakie znaczenie ma dla dziecka fakt, że rodzic zmienia nawyki żywieniowe? Czy to przypadkiem nie burzy jakiegoś porządku świata w głowie dziecka? No tutaj muszę powiedzieć, że dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladownictwo. A więc kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych przez nakazy i zakazy jest absolutnym błędem. I jeżeli będziemy te błędy powielać, no to potem nawet okazuje się, że dziecko odżywia się troszeczkę inaczej niż my byśmy chcieli, ale właśnie wynika to z naszych błędów. Natomiast jeżeli my będziemy pokazywać dziecku te prawidłowe nawyki, będziemy kształtować się właściwie od urodzenia już, to mamy bardzo dużą szansę, że dziecko te nawyki przyswoi. No, trudno wymagać od dziecka, żeby jadło śniadanie, jeżeli mama w biegu wylatuje do pracy i nie je tego śniadania, prawda? Trudno wymagać, żeby dziecko jadło warzywa, jeżeli tata nie je warzyw na obiad, tak? Więc no, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby te nawyki żywieniowe kształtować od, no, właściwie od niemowlęcia. Ja myślę, że fakt, że dzieci mogą nauczyć rodziców zasad prawidłowego żywienia, ma znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach, ponieważ pokolenie naszych rodziców dorastało w PRL-u, gdzie ta świadomość żywieniowa, edukacja żywieniowa chyba kulały troszkę, prawda? Znaczy ja chcę powiedzieć tak, problem polega na tym, że jesteśmy w obecnych czasach otoczeni zewsząd żywnością i żywieniem, tak? Idziemy, dziecko idzie do szkoły, spotyka już sklepik szkolny, sklepik, następnie sklepik szkolny. Żywienie bardzo często jest, mamy stosunek emocjonalny do jedzenia. To jest też błąd, który popełniają rodzice, a mianowicie na przykład nagradzanie dziecka słodyczami albo karanie za to, że nie zjadło całego posiłku. Więc dzisiejsze czasy są faktycznie troszeczkę inne. Mamy jeszcze do czynienia z reklamą, która otacza nas wszędzie. Dziecko zupełnie inaczej tą reklamę odbiera niż my dorośli. Dziecko odbiera tą reklamę jeden na jeden, czyli jeżeli widzi ładną, szczęśliwą dziewczynkę, która je słodką kanapkę, no to ona uważa, że to jest właśnie ten obraz taki prawidłowy. A więc w dzisiejszych czasach na pewno jest inaczej. Musimy, tak jak już powiedziałam, dawać swój przykład, ale musimy też rozmawiać z dziećmi na ten temat, ponieważ żywienie nie jest tak jak kiedyś tylko i wyłącznie sposobem na zaspokojenie głodu, ale również ma taki bardzo emocjonalny wydźwięk teraz. W przypadku dzieci starszych jest jeszcze większy problem, ponieważ jeszcze wchodzi, oprócz reklamy, wchodzą również rówieśnicy, pewne mody, pewne style, no nie zawsze dobre, więc rozmawiajmy też z dziećmi starszymi na ten temat, że to, co możemy kupić, nie zawsze jest dobre i rozmawiajmy również o tym, że to dziecko jest też świadomym konsumentem, to ono dokonuje tych wyborów żywieniowych i ono powinno być świadome tego, co kupuje. Na koniec chciałbym poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat, z którym zresztą sam się stykam. Mianowicie edukacja starszych rodziców przez dzieci, które są już dorosłe. Wiadomo, w starszym wieku różne choroby często występują przewlekłe. Dbamy o naszych rodziców, a oni tkwią w tych swoich przyzwyczajeniach, błędach żywieniowych wyniesionych z dawnych czasów.
Jak można wpłynąć na zachowania zdrowotne starszych rodziców? Jak dziecko może to zrobić? Tak, jest to duży problem. Po pierwsze, dzieci uczą się w szkole. Naprawdę wierzmy w to, że jednak tam zdobywają pewną wiedzę i mogą ją przekazać dalej. Poza tym wydaje mi się, że bardzo ważnym czynnikiem jest to, że dzieciom naprawdę zależy na zdrowiu rodziców. Czyli wydaje mi się, że jeżeli mama albo tata jest chory, to dziecko starsze może jak najbardziej wpływać na jego wybory żywieniowe, pomagając mu, tak? Czyli na przykład wspólnie robiąc zakupy, wspólnie gotując. To jest taka broń obosieczna, tak? My też mówimy w stosunku do dzieci młodszych, razem gotujmy, razem wybierajmy produkty spożywcze, ale to też tyczy tych dzieci starszych. No i myślę, że trochę zaufajmy tym dzieciom, ponieważ one naprawdę chcą dla nas dobrze. One mają niesamowitą wyobraźnię, a więc jeżeli nawet dzieci gotują coś razem z rodzicami albo dla rodziców, tak, to troszeczkę im zawierzmy, tak, i zobaczmy, jaki będzie dobór chociażby przypraw ziołowych, jaki będzie dobór kolorystyki. Tak. Poza tym dzieci są bardzo konsekwentne. Może to tak zabrzmi trochę paradoksalnie, ale dzieci są takim naszym troszeczkę odbiciem w krzywym zwierciadle, prawda, ponieważ my mówimy, co jest dobre, co jest niedobre. My wiemy, że na przykład czegoś nie powinniśmy jeść albo powinniśmy, natomiast dziecko od razu nam to skoryguje, prawda? Czyli na przykład mama, która ma nadwagę, prawda, i nie powinna na przykład pić słodkich napojów, tylko wodę, i ona wie o tym, dziecko od razu powie: mamo, ale dlaczego to robisz? Także dobrze jest przebywać ze swoimi dziećmi, dobrze jest wspólnie z nimi, czy gotować, czy pójść na spacer, czy porobić coś razem, ponieważ one bardzo ładnie, jak w takiej soczewce i w takim lustrze, odbiją nam nasze błędy, co też jest formą edukacji. A pani czegoś nauczyła się od swoich dzieci? Czego ja nauczyłam się od moich dzieci? Sferze żywienia. Nauczyłam się chyba pięknego doboru kolorów i różnych produktów, i wydawało mi się czasami, że coś z czymś nie można połączyć, a się okazuje, że można. Na przykład ostatnio robiliśmy kulki z kaszy gryczanej i czekolady i wyszło wspaniale. Zamiast batoników. Zamiast batoników. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.